Cześć, nazywam się Michał Ceszkę, prowadzę kanał Morska TV wspierany przez Morską Ekipę, czyli taką grupę pasjonatów wędkarstwa morskiego. Jest to zupełnie oddolna inicjatywa, bez lobbingu, narzucania czegokolwiek z góry. Pokazujemy to, co chcemy i często wbijamy kij w mrowisko. Brzmi ciekawie? Zobacz w telegraficznym skrócie, co już udało nam się zrobić i co planujemy w 2021 roku. Morska TV to przede wszystkim rzetelne informacje połączone z edukacją oraz zabawą. Rok 2020 to rozkwit naszych coniedzielnych debat wędkarskich, w których bezpośrednio wzięło udział kilkadziesiąt gości. Byli to nie tylko wędkarze, ale również przedstawiciele różnych firm i instytucji, w tym Morskiego Instytutu Rybackiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, prezesi morskich klubów wędkarskich czy wybitni biolodzy morza oraz ichtiolodzy. Coniedzielne debaty morskie to nie tylko edukacja, ale również i zabawa. Na każdej z nich losujemy jednego widza z czata, który wybierając jeden z trzech sejfów zdobywa ciekawe nagrody. Dzięki waszemu wsparciu mogliśmy rozpocząć bardzo wyczekiwany cykl filmów Morskie Miejscówki, czyli wylizane filmy z dronem, rybami w tle oraz merytorycznym komentarzem miejscowych wędkarzy. Naszym celem jest odwiedzenie wszystkich nadmorskich miejscówek i późniejsze pogrupowanie ich w zestawy, by każdy wędkarz mógł dokładnie zapoznać się z okolicą przed zarzuceniem wędki do wody. Od stycznia ruszamy z nową serią Morskie Fakty. W założeniu ma to być krótki i dynamiczny materiał, w którym będziemy poruszać od 5 do 10 zdarzeń, jakie miały miejsce w minionym tygodniu. Priorytetem będzie oczywiście wędkarstwo morskie, ale każdy ważniejszy temat związany z Morzem Bałtyckim nie umknie naszej uwadze. Dlatego już dziś zachęcamy do subskrybowania kanału i wciśnięcia dzwona, aby być informowanym na bieżąco o każdej naszej produkcji. Większość tematów będzie również dokładnie opisana na naszym Facebooku oraz naszej stronie www.morskatv.pl, na którą również serdecznie zapraszamy. Morska TV to nie tylko wędkarstwo. Corocznie organizujemy wsparcie dla osób potrzebujących, a w minionym roku zebraliśmy środki na ufundowanie dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla córki naszego kolegi wędkarza Ady, która była w śpiączce i teraz potrzebuje rehabilitacji, by wrócić do pełni sił. Relacjonujemy również inne przedsięwzięcia mające na celu wędkarską pomoc potrzebującym, takie jak festyny dobroczynne czy wigilie dla potrzebujących. Coraz częściej nasze materiały są emitowane w ogólnopolskich telewizjach. Na tą chwilę w promowaniu Morskiej TV prym wiedzie TVP, ale liczymy też, że inne telewizje nawiążą z nami współpracę. W końcu celem nadrzędnym jest edukacja i promocja wędkarstwa morskiego bez polityki, podziałów i kłótni. I to by było na tyle w dzisiejszym pilotażowym odcinku Morskich Faktów. Oczywiście następne odcinki nie będą już o Morskiej TV, ale o konkretnych wydarzeniach i faktach związanych z Morzem Bałtyckim. Serdecznie zapraszam do komentowania, udostępniania i do zobaczenia na niedzielnym live. Cześć!